Chciałem podziękować w imieniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Stocznia Wojenna za nominację przez Polską Grupę Zbrojeniową do wyzwania Gashin Challenge. Grupa ludzi jest tutaj gotowa do podjęcia tego wyzwania i zaczynamy. Chciałbym wszystkim podziękować tutaj uczestnikom w bardzo szczytnym celu, jakim jest wsparcie Tosi Popławskiej z Gdyni, która jest chora na rdzeniowy zanik mięśni. Chcielibyśmy nominować 3 firmy: Nauta, Energomontaż i firmę Baltic Operator.